Szanowni Państwo, mamy dzisiaj przyjemność zaprezentować obraz Marcina Zalewskiego zatytułowany Wnętrze Kościoła. Zalewski, polski malarz, przedstawiciel neoklasycyzmu, znany jest jako najwybitniejszy polski wedutysta XIX wieku. Weduty to oczywiście po prostu obrazy przedstawiające widoki miast. Zalewski malował przede wszystkim Warszawę, ale też Kraków, Wilno i Kowno. Kształcił się w Krakowie, z którego pochodził, a następnie w Warszawie. W latach 1817-22 pracował w Warszawie, w Teatrze Wielkim, jako dekorator. Po raz pierwszy swoje prace wystawił w 1828 roku, otrzymał za to medal i stypendium. W 1830 roku osiadł na stałe w Warszawie. W 1846 został profesorem w Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie. Częstym tematem jego prac były widoki zamków i wnętrza kościołów. Namalował również kilka obrazów związanych z walkami w powstaniu listopadowym, a także kilka portretów, w tym także bardzo interesujący autoportret. Zalewski był również jednym z pierwszych warszawskich fotografów, a właściwie dagerotypistów. Zdjęcia wykonywał już w pierwszej połowie lat 40. XIX wieku, chociaż jego prace niestety się nie zachowały. Zwany jest też kontynuatorem dzieła Canaletta, a jego prace również, ze względu na ich wartość dokumentacyjną, były wykorzystywane do zrekonstruowania warszawskich obiektów historycznych, które ucierpiały w czasie II wojny światowej. A zatem charakterystyczna praca wybitnego twórcy, który swój los związał z Warszawą. Zapraszamy na stronę www.atticus.pl do działów dzieła sztuki antyki, warszawiana oraz propozycje na prezent. Zakochaj się w antykwariacie.